Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, znajdujemy się w pięknych lasach w województwie małopolskim, powiat tarnowskim. Mamy 1 października, początek nowego miesiąca i można powiedzieć ostatniego miesiąca, w którym dosyć powszechnie występują grzybki. W listopadzie już naprawdę jest z tym bardzo ciężko. Nieliczne okazy prawdziwków można znaleźć, ale to o tym będziemy opowiadać później. Mamy godziny popołudniowe. Nie wybrałem się z samego rana, ponieważ nie chciałem się ścigać ze wszystkimi grzebiarzami, więc postanowiłem sobie, jak widzimy, podjechać do lasu w takie miejsce, w którym zazwyczaj nie chodzę i mam nadzieję, że inni grzebiarze też go nie wybiorą. Mamy tutaj taką górkę i z tą ścieżką na razie się udamy. Może uda się nam uzbierać kilka, a może nawet kilkanaście prawdziweczków, może innych grzybków, zobaczymy. Mam nadzieję, że grzybiarze się tutaj nie udali. A jeśli się udali, to zmienimy miejscóweczkę i poszukamy w trochę innych miejscach. To ja ruszam w górę, widzimy się przy pierwszym grzybku. Mamy początek grzybobrania. Jak możecie usłyszeć, cisza, spokój. Wspaniałe warunki do chodzenia po lesie i zbierania grzybków. A przed nami, sami spójrzcie, pierwszy dzisiejszego dnia prawdziweczek. Sami spójrzcie, jaka piękna sztuka. Zakopiemy sobie grzybnie i zobaczymy tego prawdziweczka. Jak widzimy, nie widać żadnych kropek czerwiu. Za chwileczkę nóżkę sobie obkroimy i zobaczymy dokładniej. Ślimak też go zbyt dobrze nie objadł, więc jest bardzo ładny prawdziweczek. Pierwszy dzisiejszego dnia ląduje w koszyczku. Za chwileczkę sobie go obetniemy i ruszamy tutaj, w tą stronę. Zobaczymy sobie, czy udało nam się trafić w miejsce, w którym dzisiejszego dnia jeszcze nie było grzybiarzy. Pochodzimy sobie troszkę po takich pagóreczkach. Mam nadzieję, że tam innym nie chciało się schodzić. No i że będą tam grzybki. Ruszamy dalej. Jest kolejny, więc nie jest tak źle, jak myślałem. Grzybiarze wszystkiego nie zbierali. Ten się mocno trzyma. Piękny, młodziutki. Jaki twardy jak kamień. On musi być na 100% zdrowy. No, piękna sztuka. No i bardzo fajnie. To świadczy, że coś może uda mi się jeszcze dzisiaj nazbierać. Szkoda, że tak późno dzisiaj wyruszyłem, ale chciałem bez pośpiechu sobie przejść po lesie, nie napotykać się na wszystkich ludzi, więc wyszłem sobie później. Pierwsza tura już na pewno z samego rana przeszła, a ja będę zbierał to, co zostało, więc ruszamy dalej. Widzimy się przy kolejnym grzybku. Udało mi się w międzyczasie znaleźć 2 takie podgrzybki, maślaczki chyba. Na pewno są strasznie śluzowate z góry, więc chyba maślaczek. Jednego ceglastoporego borowiczka. A tu przede mną prawdziweczek. Niestety. Albo istety. Chyba dobry jest. A koło niego snygnie. Zaraz sobie zobaczymy go. No nie, troszeczkę przypleśniały. Coś by się dało obkroić. Za chwileczkę zobaczymy to. Tutaj widzę, nóżka powinna być dobra. Za chwileczkę sobie go obkroimy, zobaczymy. A tutaj mamy kolejne 2 piękne prawdziweczki. No sami spójrzcie, jakie cudeńka. Tutaj malutki. Troszeczkę objedzony, ale obkroimy go i coś z niego będzie. No a ten ładny, przepiękny prawdziweczek. Sami spójrzcie, jaka ciemna, ciemny kapelusik, twarda noga. No bardzo fajnie się trafia. Tu mamy tego maluszka. Za chwileczkę sobie tego jeszcze obkroimy. Rozejrzę się tutaj, bo widzimy, była tutaj wycinka. Ale i tak jeszcze grzybki radzą sobie z ludzką działalnością, więc szkoda ich. No ale co zrobić. Tu jeszcze widzę jednego
O, borowiczka cygla stuporego. Sobie go weźmiemy, młodziutki, maluteńki. Powinien być zdrowy. Sami spójrzcie, piękna sztuka. No i na pewno będę musiał się tutaj rozejrzeć. Idę sobie obkroić te trzy prawdziweczki i tego borowiczka. I widzimy się za chwileczkę. Praktycznie miałem już stąd odchodzić, no ale jeszcze spojrzałem na dół i sami spójrzcie, jak ukrył się tutaj prawdziweczek. No naprawdę, prawie praktycznie go nie widać pod korzonkiem. Piękna sztuka. Naprawdę. Potrafią się przed człowiekiem ukrywać. I nawet ślimaki go nie znalazły. W ogóle nie tchnięty przez robaczki, przez ślimaczki. No, fenomenalny grzybek. To przez to, że tak się schował, na pewno pozwoliło mu tutaj przetrwać, bo pewnie ktoś inny by go znalazł. A już na pewno ślimaczki. Więc fajnie, że udało mi się tutaj zauważyć w ostatniej chwili. Obkrawamy i idziemy dalej. Jak widzimy, koszyczek odłożony, więc na pewno jakiś grzybek jest w pobliżu. No i nie rozczaruję was. Sami spójrzcie, jak się schowały tutaj za drzewkiem. Dwa piękne bliźniaczki. Prawdziweczki. A nawet nie bliźniaczki. Zakopiemy sobie tutaj to. Sami spójrzcie, jakie malutkie słodziaczki. Przez ostatnią pogodę, deszczowe dni, no w lesie jest na pewno dosyć wilgotno i te wszystkie grzybki są w większości zdrowe, twardziutkie, naprawdę. Więc bardzo fajnie. Troszkę chłodniej, ale jest można powiedzieć idealnie. Nie za ciepło, nie za zimno. Troszkę wilgotno, co na pewno sprzyja rośnięciu grzybom. A tak jak mówię, już mamy 1 października, więc grzybki już będą się kończyły niestety w tym roku, ale jak widzimy, jeszcze udaje się całkiem dużo nazbierać. No i sami spójrzcie. Jeszcze tutaj jeden. Niesamowite. Fajne miejsce trafiłem. Tutaj na pewno nikogo nie było. Praktycznie te wszystkie grzybki są z tego miejsca. No i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zbierać. A tutaj widzimy już prawdziwka na końcu swojego życia. Niestety spóźniłem się troszkę do niego, więc nie będziemy go ruszać. Widzimy tutaj tuneliki czerwiowe. Ślimak też swoje wyrządził. Więc szkoda, ale to pokazuje tylko to, że tutaj nikogo nie było. Tak to by jakiś grzybek urwał go ze 2 dni temu, nawet dzień temu. Tak to widzimy, że tutaj to miejsce było zostawione. Bardzo mi to cieszy. Przez to mi się udało troszeczkę młodziutkich nazbierać. Jak widzimy, jeszcze duże są. Zostawiamy go w spokoju. Szukamy dalej. Jak możecie zobaczyć, poruszam się tutaj może na 10-15 metrach. W kółko tutaj na tej otwartej przestrzeni. No i co chwilę znajduję jakieś prawdziweczki. Tak samo jest i tym razem. Sami spójrzcie. Kolejne 2, nawet 3 sztuki można powiedzieć. Przepiękne. No jestem troszeczkę zdumiony, że aż tyle prawdziweczków jest. Innych grzybów aż tyle nie ma. Jak widzimy po koszyku, troszkę maślaczków. 2 cegla stopory. No ale prawdziwków najwięcej. No i bardzo mi to cieszy. No i też mi to otwiera oczy na to, że niekiedy lepiej naprawdę przejść sobie mniejszy obszar lasu, a dokładniej niż przelecieć cały las na szybkości, a w koszyku mi tyle samo, a nawet mniej. Jednak na grzybki trzeba troszkę czasu poświęcić. Nie ma co się spieszyć, biegać. Dla każdego starczy. A tak to na pewno już bym te kilka grzybków ominął, jakbym poleciał do przodu. Zrobiłem troszeczkę kółeczek tutaj w kółko. No i są piękne grzybki. Więc sami widzicie, niekiedy lepiej sobie powolutku chodzić, niż biegnąć przed innymi. Idziemy dalej. Jak możecie zobaczyć, chodzimy sobie po takich, można powiedzieć, wąwozach. Do góry, na dół, do góry, na dół. No i daje to bardzo dobre efekty.
koszyczku już troszkę jest. A tutaj na górce piękny prawdziweczek. To taki większy. Bardzo długa nóżka, troszkę objedzony, ale przez ślimak i nie widzę tunelików czerwiowych, sami spójrzcie. Za chwileczkę go obkroimy i sprawdzimy. A tutaj mamy troszkę mniejszego, za to troszkę bardziej mniej objedzonego przez ślimaczki. No piękna sztuka. Piękne, ciemne kapelusze, bardzo mi się podobają te prawdziweczki. Super, za chwileczkę sobie je obkroimy. No idziemy na kolejną dolinkę i później wspinamy się pod górkę. I na razie tak sobie pochodzimy. Są mi kolejne piękne prawdziweczki. Sami spójrzcie. Jaki piękny okaz. No prześliczny. Ciemniutki. A tu kolejny. Słyszymy sójki. Troszkę się wydzierają. Ten troszkę bardziej objedzony, ale też starszy. Więc to wiadomo, że będzie bardziej obgryziony. A tego za chwileczkę sobie obkroimy i zobaczymy, jak się ma. Tak wam powiem, że dzisiaj z wiadomych względów, że troszeczkę późno jestem w lesie. Grzybiarzy naprawdę już było dużo wcześniej. Grzybki znajduję w takich nieoczywistych miejscach, w których zazwyczaj nie chodzę i powiem wam, popłacę mi to. Do moich miejscóweczek też zaglądam, ale najgorsze jest to, jak wchodzicie na przykład i już widzicie wywalone jakieś grzybki, poobcinane nóżki, już ochota odchodzi do tego miejsca. No i człowiek zawija się napięcie, idzie w inne miejsce. A dzisiaj na razie udaje się ładnie nazbierać. Widzimy, słoneczko zaczyna wychodzić. Za chmurek może troszeczkę będzie cieplej, a przez to widniej w lesie, co mnie bardzo cieszy. Troszkę dłużej będzie można pochodzić i pozbierać tych cudownych grzybków. Ruszamy w drogę. Sami spójrzcie na to. No nie wierzę, jaka mi się parka trafiła. Można powiedzieć małżeństwo. Muchomorek czerwony i prawdziweczek. Sami spójrzcie, jak fajnie sobie rosną przy sobie. Ten jeszcze przy drzewku. A ten prawdziweczek tutaj troszkę niżej. No przepiękny. No, nie boję się tego powiedzieć. Najładniejszy dzisiejszego dnia na pewno. Zasypiemy sobie. No. Sami spójrzcie, jakie piękne słodziaki. Oczywiście tego zostawimy sobie w spokoju. Ale tego pięknego prawdziweczka na pewno zabierzemy. Prawie nieobjedzony, twardy. No super grzyb. Jeszcze w takim towarzystwie. Nic tylko zbierać. Ja ruszam dalej. Przed nami kolejny duży prawdziweczek. Sobie do niego tylko zobaczymy. No jak widzimy, no fajny, ładny grzybek. Tylko szkoda go rwać. Patrzymy sobie od spodu. Zostawimy go w spokoju tutaj. Jak już taki urósł, przez wszystkie mi się uchronił. Ja go nie będę zrywał. Też już jest troszkę podstarzały. Nie będę nawet próbował go kroić, patrzeć, czy jest dobry, czy robaczywy. Zostawiamy go tutaj w spokoju. Jak już taki urosnął, ja go nie będę zrywał. No jak widzimy, piękny krajobrazik wokół mnie. Pochodzimy sobie po tym mchu i może uda się jeszcze coś znaleźć. Przed nami kolejny prawdziweczek, młodziuteńki, jak widzimy. A tu jest jeszcze jeden, jego braciszek, mniejszy. Piękne, twardziutkie okazy. Rozejrzymy się jeszcze tutaj, czy czegoś nie ma. Ale wam powiem, że od dłuższej chwili już nie mogłem znaleźć żadnego prawdziweczka. Troszkę się martwiłem, ale są kolejne dwa. Więc szukamy dalej. Powoli będziemy zbliżać się ku końcowi zbierania tutaj lasu i dzisiejszego grzybobrania. Więc mam nadzieję, że jeszcze uda coś się znaleźć. Na razie wkładamy te dwa i ruszamy dalej. Nadszedł czas na podsumowanie. W międzyczasie udało mi się znaleźć jeszcze dwa takie maluteńkie prawdziweczki, ale tego już nie nagrywałem.
i całe moje zbiory możecie teraz podziwiać. Jestem pozytywnie zaskoczony. Jak sami widzicie, jest sporo prawdziweczków. Ten to jest chyba najładniejszy i zdrowy. No piękna sztuka. Najwięcej na pewno jest prawdziweczków. Też sporo jest podgrzybków i takich maślaczków. Bardzo fajne grzybki. Kilka ceglastoporych, ale nie jakoś dużo. Też nie starałem się wszystkiego zbierać, żeby nie było zbyt dużo na niedzielę, na niedzielny wieczór obierania. Jest tak w sam raz. Same, w większości zdrowe, można powiedzieć, prawie całe same zdrowe. Młodziutkie, nie jakieś stare, więc też nie będzie dużo odpadów. No i bardzo, bardzo się zaskoczyłem pozytywnie. Grzybiarze wszystkiego nie wyzbierali. A tak jak mówię, byłem po 12, a przed lasami stały już auta, więc zawsze dla siebie można coś znaleźć. Najważniejsze to iść powolutku, dokładnie zbierać. Nie ma co biegnąć przez las, bo to nam nie pomoże. No i można nazbierać tak jak ja, po kimś z grzybków, można powiedzieć. No i to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli filmik wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subika, miły komentarz. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć wam, trzymajcie się.